MRF oddana. Nie nagrywam wszystkiego tak, bo to za dużo roboty schodzi. Kurde, chyba źle widać, bo słońce świeci prosto w okno. Muszę je zakleić taką folią bezbarwną. Ale dobra, co teraz? EXC 450, tłok już nowy siedzi. Nie nagrywałem, jak rozbierałem, czy tam mierzyłem cylinder. Bo nie było kiedy nawet. Ale cylinder mamy przehonowany. Zmierzony. Jakby ktoś miał taką potrzebę, to mogę przehonować komuś i tłoka dobrać. Teraz sprzęt jest. Także możecie podsyłać. I co? Tłok już nowy siedzi w Osner Selekcja C. Głowica tak samo już spięta. Zaworki doczyszczone. Uszczelniacze wymienione zaworowe. Wszystko pokupione. Zestaw uszczelek na górę, świeca, jakieś pierdoły. Olej na później, bo dzisiaj sobie chcę to złożyć i może odpalić w końcu, bo dawno, dawno nie było. Części kupowane u tego pana. No a tu tak jak mówię, tłok już siedzi, jest ustawiony w górnym punkcie. Tu mamy śrubkę taką, ota, że możemy sobie zablokować tłoka do góry. Muszę z kamerką z tej strony stanąć, bo słabo widać. Tu jest bieda głowicę założyć, bo jest ciasno. Ale już mam wszystko przygotowane, podczyszczone, także uszczelka teraz i lecimy. Napinacz nawet z Dirtrika jest tu włożony, także spoko bardzo. Kolega już zakupił akrapa, bo tu miał taką puchę. Dobra, biorę się w przyspieszonym tempie za składanie i zobaczymy, czy zapali. Tylko was ustawię gdzieś tu. No i cyk, złożony tak na szybko, akumulator podładowany, Sanko, znaczy akumulator się ładuje, nie jest jeszcze podładowany, uwaga, już go odpaliłem wcześniej, żeby nie było, ale ładnie zagadał, na dotyk. Trzeba by się jeździć, żeby go nie zagrzać. Teraz, bo tłoczek spasowany, jak się przegrzeje, to się przyspawa. Tłoczek spasowany fest. No. To tak jak mówię, była selekcja A. Wstawię fotki, jak tam honowałem. Była selekcja A.
No ale już niestety B przeskoczyło i C już duży bardzo luz był. Jeszcze musiałem dosyć przehonować, bo taki ślad delikatny tam był na cylindrze. Także musiałem to trochę mocniej przehonować. I dlatego wpadła selekcja C, ale no, ale myślę, że EXC to polata trochę na tej selekcji. Także co, no tak na szybko mówię, złożyłem go, zalałem płynami, olejami. Bak położyłem i tyle, jeszcze to jest kupa składania. Stojaczek sobie też kupiłem taki na silnik, żeby jak wyciągnę silnik, to żeby sobie złapać. Niektórzy to sami spawają, ale bez sensu się paprać. No, także co, no tak jak mówię, jakby ktoś był zainteresowany honowankiem jakimś czy doborem tłoka, to pisać śmiało, jakieś tam się wlepki gratisowe dorzuci i będziemy działać. Dobra, to co? Muszę tu posprzątać jutro i dopiero wezmę się dalej. Aha, jeszcze lagi tu będę robił, to może też coś nagram, bo lagi pociekły jak go kupowaliśmy, ale to sobie nagramy osobny odcinek. Dobra, ciemno się robi za oknem, długo zeszło. Kończymy na dzisiaj, jak coś to... Jak to złożę sobie wszystko do kupy fajnie, to jeszcze nagram takie podsumowanie małe. Bo w sumie nawet nie wiem, co z tych filmików mi wyszło. Wszystko takie cięcie było, niektóre materiały mi się nie zapisały. Takie przebitki powstawiam. Dobra. Idę do domu. Narka.